Hej moi drodzy, z tej strony Shiro i ponownie wracamy do Reinet King League of Legends. Mamy siódmy odcineczek, to jest dosyć spory zapas jak na daną moją chwilę. Co my tu mieliśmy robić? Począwszy pewnie od tego, mamy punkt odpoczynku, ale mamy chyba full manę i tym podobne, więc na razie sobie to odpuścimy. U handlarza byliśmy poprzednio. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Teren jest zamknięty. Odsuńcie się od bramy. Jestem kapłanką Krakena. Chodzę gdzie chcę. Nikt mi nie rozkazuje. Mam gdzieś, kim jesteś. Tylko ta brama powstrzymuje stwory z mgły przed wejściem tu. Spadajcie! Może spróbujemy innego podejścia? Nie mamy na to czasu. Otwórzcie bramę, albo zrównam ją z ziemią. Dobra, paniusiu, ale kopse grób. Otwieramy bramę! Odsunąć się! No dobra, to wchodzimy już w sumie na... na szlak cienia. Proszę, bezpośrednie podejście. Nie tego się spodziewałem, ale podziałało. Coś się zbliża! No i na początek mamy od razu walkę. W sumie tamte odcinki były dosyć przegadane, ale widzę, że te już będą bardziej waleczne. Dobra, no to zaczynamy. Mamy mglistego wieśniaka, czy oni mają jakieś bonusy? Brak wzmocnień, ale tu jest przygotowana mglista bomba. Więc musimy automatycznie ją walnąć, żeby rozbroić naszą bombę. Okej, okay. No to tak, ale ja... 20 punktów. Ale ona w sumie dopiero jak umiera, więc... Pokażę ci, jak to się my robi. Na razie nie musimy. Możemy sobie z miejsca teraz podbijać trochę szybkich ataków, przy okazji właśnie atakując ją. Ale ja kupiłem tu. Czemu atakuję tego kolesia? Stunt? No i dostaliśmy poizjona. Dobra, ale z racji tego, że już w sumie mamy 10 punktów many, możemy rozbroić tą bombę. I tutaj naszą Illaoi walniemy jeszcze raz. Nie wiesz, co to się... wieśniaka. Mamy dwie macki, więc jest spoko. Już rozproszyliśmy w razie czego tą pompkę. Więc no, tylko jakby nie patrzeć, on też ma sporo DPS-ów. Ono też po 42 wali. 10 trucizn. No, nie robi się dobrze. Ale dobra, atakujemy Illaoi. Zleczenie 52. On już nie zaatakuje, więc możemy bezpośrednio aleją równowagi walnąć. To będzie 56 punktów. Plus macki. Braumem walniemy natychmiast, bo to jest 26 punktów. I już tego pana pożegnamy. I maski po 8. No i bolące to jest, dwa staki zatrucia. Zastanawiam się, czy by nie polecieć starczką. No i w sumie to może być... to może być spoko, ale zrobię to w ten sposób, żeby Illaoi jeszcze nie zdążyła się ruszyć, żeby te staki ją nie ruszyły. Zróbmy to w ten sposób. Tarczka już jest. Mamy tarczkę. I teraz Illaoi atakuje. 47. No za tyle to jej nie walniemy, chyba że... 56, 46. W sumie macki walną. Tylko stracimy 10 punktów many. I zaatakujemy przed nią. No właśnie, czyli dobrze zrobiliśmy. I jest nokaucik pierwszy. I teraz kolejny, Władca Cieni. Na szczęście mieliśmy ochronkę. Dobra, co ma Władca Cieni? Widmo klątwy. Po śmierci przeklina swojego zabójcę, zadając mu rozległe obrażenia po trzech turach.
Z tego nie możemy ruszyć, to jest kurwa trochę słabo. Bo zadaje umiarkowanie obrażenia magiczne. I co? Ja bym teraz zagrał troszeczkę to w inny sposób. Braumem weźmy niezłomność. I będziemy się nim bronić. I weźmy Władcę Cień. Dodatkowa tura jeszcze raz. No i świetnie. I dajemy sobie obronkę. 45 obrażeń. A Eloy będzie napierdzielać tego mgistego pieśniaka. 44. No to on zadaje sporo. Do około 80. Ile oj ma jak się uleczyć? W sumie ma się jak uleczyć. A dodatkowo, jeżeli zrobilibyśmy to w ten sposób, to bylibyśmy jeszcze w tej strefie uleczenia. I myślę, że to będzie dobre i zdążymy jeszcze jedną turę zdobyć przed atakiem. Czy zwiększenie szybkości, przepraszam. Atakujemy jeszcze raz, prawda? A jednak nie. Jednak nie. Dobra, depujemy dalej. Te dwie tury mamy tamta. Przepadnij, cieniu! O, co to? Jonianin? Tutaj? Co za szybkość! Masło dołączyło. Super umiejętności są teraz dostępne do twojej drużyny. Te umiejętności są niesamowicie potężne i mogą zmienić przebieg walki. Użycie umiejętności natychmiastowych oraz umiejętności w alei w trakcie potyczki ładuje wskaźnik super umiejętności. Jest to wspólna pula, którą każdy członek twojej drużyny może wykorzystać, aby użyć swojej super umiejętności. Wskaźnik super umiejętności zeruje się po każdym starciu. Pamiętaj, aby używać super umiejętności z głową. No to co? To teraz dopiero się gra rozpoczyna. Mamy ultimate'a. 64 punkty obrażeń, zużywa wszystkie maski, aby uleczyć najbardziej rannego sojusznika. I 25 za każdą zużytą maskę. To od razu się uleczymy tu Eloy. Ale nie, wiecie co? Zobaczymy może ulta Yasuo. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Więc zaatakujemy po prostu zwykłym na razie hitem, bo ona i tak ma dosyć mało many. Jeszcze jedna runda na tamcie będzie. Zobaczmy jego super umiejętność. Wykorzystuje do 60 punktów przeładowania, zadając 186 punktów obrażeń i dodatkowo 12 punktów obrażeń za każde zużyte 10 punktów przeładowania. Czyli to jest fajne, tylko nie mamy nawet jak tego użyć chyba, bo nie mamy punktów przeładowania. No, trochę takie marnowanie będzie, to już lepiej Eloy było to zużyć. Natychmiastowe ściana wiatru, wichru przepraszam. 20 punktów, generuje 12 punktów przeładowania. I na unice stali. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne wszystkich sojuszników o 15%, na następującą liczbę tur 2. Ma krótki czas regeneracji. A jakie to masz natychmiastowe? Nie natychmiastowe, aleje. Wirek, 66 punktów magicznych wszystkim wrogom i nieznacznie odpycha ich do tyłu. Jak ich odepchniemy do tyłu, to oni wpadną na alejkę. Dobrze widzę, tak? Nie, to jest Yasuo. Ale to jest nieznacznie. To nie opłaca się. Uderza 3 razy, zadając 81 punktów obrażeń, zapewnia dodatkowy atak, zadając 27 punktów obrażeń za każde trafienie krytyczne. I zadaje 51 celowi oraz pobliskiemu wrogowi, dodaje ładunek na wołnicy stali za każde trafienie krytyczne. No dobra, spróbujmy to. 51, 81. W sumie byśmy go zabili. Już będziemy w tego... Dobra, robimy to w ten sposób. On niech sobie przygotuje. Raum będzie stał nadal w pierdziel. Uuu, jakie krytyki wpadły. A Braum ma super umiejętność Porogeddon. Nakłada na wszystkich sojuszników tarczę chroniącą przed obrażeniami, która pochłania 56 punktów obrażeń zadanych każdemu z nich i usuwa wszystkie osłabienia. No to nie, to najlepiej Eloy będzie jednak atakować. Dobra, walimy natychmiastowe na Władcę Cieni.
A co, tam tam miał? No, nie podoba mi się to. I co to może... Uleczymy wszystkich? Dobra, uleczmy. Tam masło pięknie już rozwalił go. Okej, mu dzika karta wpadła. On brał mnie zagrożony, trzeba go uleczyć. Super umiejętność. Natychmiastowe aleja, dobra. 40 punktów i odpycha cel na małą odległość. Niech będzie to w ten sposób zrobione. Go odepchnęliśmy trochę. Iloi leczy. Teraz masełko. Wolnimy po prostu z tym atakiem. 48, nie jest mało. Tutaj będzie aleja natychmiastowe, dobra. Braum, ty też atakuj. Z którego musimy zrobić tanka? Chciałem robić z Eloi w sumie tanka, ale widzę, że się nie opłaca. Dobra, walniemy tym ultem. No, bez szału, powiem szczerze. Wiem, że będzie lepsze. 12 punktów natychmiastowe, nie, ale ja. Znacznie odpycha ich w tył. Dobra, spróbujmy to. Mamy Brauma, tylko tak. Teraz będzie atakował na pewno ten, więc ja bym znów delikatnie go odsunął. Pytanie, czy go odsunę na tyle. Odsunęło go na tyle, dobra. Już nie zdążę zaatakować. Zwalimy natychmiastowy atak. I masło dobije. Nie mam widmo klątwy, ale ono już nie weszło, prawda? Jasło ma siódmy poziom. To prawda. Istoty mgły nacierają na szarą zatokę. Nie musieliśmy długo szukać. A, szybko poszło. Na dodatek walczyliśmy u boku Jonianina. Super! Nie ma za co. A teraz z drogi. Szermierzu, zaczekaj. Twój ruch jest bardzo intrygujący. Te stwory stały mi na drodze. Zmierzasz do Szarej Zatoki? Masz pojęcie, co cię tam czeka? Mam to gdzieś. Muszę kogoś odnaleźć. Może do nas dołączysz? Razem poszukamy twego przyjaciela. Mgła to zupełnie inny rodzaj niebezpieczeństwa. Osoba, której szukasz w Szarej Zatoce, zapewne nie żyje. Pośpiech jest niewskazany. Prawda. Braum doskonale o tym wie. Sam prawie zginął. Kim jest Braum? Braum to ja! A, rozumiem. Więc Braum walczył już z tymi stworami? Tak, niedaleko Wysp Cienia. Było ich mnóstwo, zniszczyły mi łuk. Zamierzam znowu stawić im czoła. Tym razem Braum będzie gotowy. Jeśli te stwory sprawiają kłopoty takiemu wielkoludowi, to może trzymajmy się razem. W takim razie pomogę wam. Chwilowo. Ty pomożesz nam? Twoja pomoc jest mile widziana. Jak cię zwą? Proszę. Jasło.
Trashuło, nie Yasuo. Yasuo dołącza do... Trashuło dołącza do drużyny. Rola obrażenia. Trashuło Ionianin o wielkiej determinacji jest zwinnym szermierzem, który używa wiatru, by precyzyjnie i szybko radzić swoich wrogów. Kiedy był dumnym młodzieńcem, niesłusznie oskarżono go o zamordowanie swojego mistrza. Jako że nie mógł dojść swojej niewinności, przyszło mu zabić własnego brata w akcie samoobrony. Teraz poszukuje Ari, tajemniczej wastajanki, którą ma chronić i jest zdeterminowany, by nie powtórzyć błędów z przeszłości. Umiejętności w lochu. W ramach umiejętności w lochu cięcie tornado Yasuo wysyła we wrogów tornada. Trafieni wrogowie przez cięcie tornado otrzymują obrażenia i mają zmniejszoną szybkość w momencie rozpoczęcia walki. Dodatkowo cięcie tornado pozwala Yasuo rozwiewać mgłę i aktywować mechanizmy napędzane wiatrem. Mechanika walki. Yasuo jest zwinny i precyzyjny, niczym podmuch wiatru, a także ma większą szansę na trafienie krytyczne, które w jego przypadku zadają jednak mniejsze obrażenia. Gdy Yasuo trafia krytycznie wroga, kumuluje ładunki płynności. Płynność jest zużywana, gdy Yasuo zostaje trafiony, by zapewnić mu tarczę chroniącą przed obrażeniami. Nawałnica stali Yasuo zapewnia mu wzmocnienie o tej samej nazwie. Gdy skumulują się 4 ładunki nawałnicy stali, Yasuo może za darmo użyć potężnych umiejętności szalejącą wichura i nadchodząca burza. Dobra, czyli taki typowy Yasuo z Lola, no. Niczym on się zbytnio nie różni. Ale może będzie szybszy. No i tak się chyba nawet wydaje. To wiecie co? Nie wiem, czy jak nie odpoczniemy, to się przeciwnicy nie zregenerują, ale dobra, spróbujmy. Misa owoców z węży wyspy. Zwiększa moc ataku 37 punktów na kilka walk. A to jest importowane wino z zamu, daje 10% szansy na otrzymanie tarczy chroniącej przed obrażeniami. No to bierzemy DPS-y. Dobra, to idziemy dalej. Wchodzimy na mroczną ścieżkę. Zobaczymy, co nam się dalej pokaże. Szara Zatoka. Nowe miejsce zostało oznaczone na mapie. Więc to jest Szara Zatoka. Jaka mgła. Już wiem, skąd ta nazwa. To miejsce. Ten marazm. Pocisz się jak druwask w słońcu. Czuję tutejsze duchy. One gniją. Nie pozwolę na coś takiego. Przywrócimy tutaj ruch. Światło brodatej damy wskaże nam drogę. Tak, oczywiście. Brodata dama, ruch. Co ty się wpakowałeś, Braum? Braum jest kurwa boski po prostu. Co tu się stało? Rynek powinien być pełen śmiechu i melodii dochodzącej prosto z kuźni. Nie zawsze tak było. Harrowing. Zdarza się co kilka lat. Bez ostrzeżenia wyspy węży zostają spowite mgłą. Czarna mgła z wysp cienia przetacza się przez ocean niczym niepowstrzymana fala, nasyłając hordy oszalałych duchów na każdego, kto stanie na jej drodze. Wielcy bohaterowie ciemności gnają ku wybrzeżom Bilgewater. Ciekawe, czy będą przedstawione postacie z Harrowing. Ostatnie Harrowing miało początek tu, w Szarej Zatoce. Wielu zginęło, a my ze wszystkich sił staraliśmy się nie poddawać. Tamtej nocy wezwałam moc mojej bogini Nagakaburossy i oczyściłam Szarą Zatokę. Mimo to mgła powróciła. A wraz z nią cienie. Coś zachwiało równowagę. Jest tu świątynia. Może w niej znajdziemy odpowiedzi. Ukończono wejść do Szarej Zatoki. Ale wracamy po skrzynki, a raczej skrzynkę, czy w sumie to beczkę. Ale beczka. Jakie masło ma? Aha, coś takiego ma.
Ale i tak wolę Ilaoi, bo będę miał dzięki temu ładunki. Dobra. Już mamy na początku jedną maskę. Spotkacie zwiastunkę prawdy. Obrażenia Włochów leciały. I dobra, pierwsze co to mamy Brauma. Jedlika bym zostawił na końcu, bo on jednak będzie na początku dawał buffy, jak zginie. Zwalmy wieśniaka. Mglistego. Dobra, ty też atakujesz. Ty robisz też bardzo. Już się pozbyliśmy jednego. Bogini nas błogosławi. Uuu, magiczne przeżycie. To oto wpadło. Zwiększa otrzymywane obrażenia magiczne o 10%. Zwiększa otrzymywane fizyczne o 10%. O, nie za fajnie. Dobra, ja bym tak. Walnął tego. Gdzie 89. Ilaoi, za ile ty walisz natychmiastowych? 55. Nie, to mas Yasuo jest. Ej, to powinniśmy go dobić. Szalejąca wichura! Wydaje mi się, że teraz Ilaoi go dotłucze. 36 plus jedna macka. Spoko. Kąsający mróz bywa bezlitosny. W sumie szkoda, że nie wzięliśmy ich w grupie, abyśmy mieli od razu trzy macki. Już trochę punktów naładowanych. Dobra. Prowadzi mnie wiatr. I znów ta pani pewnie znów ma bombę, prawda? Prawda. Uuu. Natychmiastowe. Wieśniak ma mniej HP. Masełko ładnie bije. Ale też ładnie dostaje obrażenia. Teraz będzie Braum i Loi, dopiero potem będzie. Natychmiastowa niezłomność. Ja bym to zrobił w ten sposób. Prowokujmy. Mamy dodatkową turę, rozumiem, tak? No to obrona. No i fajno. Teraz Ilaoi. Znów walniemy natychmiastówką. Potem będzie od razu Yasuo. Tylko tak, ta postać będzie na naszym kwadraciku szybkości. Więc może by jakoś go odepchać. 36, dobra. Jeszcze zapukujemy tak i dopiero na samym momencie się będę many sobie nie zużywać. To Yasuo tutaj dostaje, obrywa. Ale ja... Pycha w tył, tak? Dobra. Jeżeli użyjemy alei szybkości, to w ogóle się pokaże? Nie pokaże się. Albo nie, wiecie co? Dobra, trudno. Nie używamy jeszcze tego, użyjemy natychmiastówki. I nawałnica stali na wieśniaka, wykończymy go. Bo i tak, albo byśmy go zabili i wypchnęli, a tej i tak byśmy nie wypchnęli stamtąd. Dobra, nadal obrona. Ona sobie atakuje. Ilaoi ma 10 punktów. Masło ma 24. To teraz tak. Ilaoi zaatakujemy równowagą. I zaatakujemy jeszcze przednią. 50 punktów. Bram 32 krytyczne, do trucia wpadło. I teraz aleją walniemy to. 3,93. 3,93. Aleja mocy. Ona zaatakuje tak czy inaczej. Ona zaatakuje za 90 parę. 50 parę już. Twoja śmierć będzie niehonorowa. Dobra, zaatakujemy dalej. A, i teraz Braum.
Dalej obrona leci. Nie dobilibyśmy jej. A może byśmy dobili? Na się poziom zakrycia druga. Niestety. Drugi stack. Natychmiastowe. Dobra, i tak już raczej zabijemy. No właśnie, tak myślałem. Ej, ale oni jeszcze... O kurde, zapomniałem o tej bombie. Fuck, zapomniałem o bombie. Ale głupio zrobiłem. Dostaliśmy strasznie po dupie. No. Dostaliśmy po tyłku. Ja co mgła? Ona nic nam nie robi chyba pod walką. I sprawdźmy mapę od razu. Tu jest skrzynia. Innego przejścia chyba z tamtej strony już nie ma. Powodzenia i miłej zabawy. Dzika karta ochrona. Dobra, oni pierwsi atakują. Kurde, jeszcze za trudzie wpadło. Dobra, to tak, atakujemy oczywiście żeglarkę. Jakoś prowokacja wpadła, co jest? Kliknąłem chyba tutaj. Dobra, uleczmy naszych sojuszników i akurat zostaniemy na naszym obszarze. Brown, ty od razu z miejsca, tak jak poprzednio. Niezłomność. Tujmy ją. Prowokacja od kowatura jeszcze raz i automatycznie idzie obrona. Jeszcze 25, sporo. Będziemy musieli zainwestować tego Browna. Ewidentnie musimy w niego zainwestować. No, czemu atakuje tamtego? Natychmiastowe. Co nie, jeszcze sobie zagramy to w ten sposób. I tak mamy tamta. Kurde, ile one hitują. +29 +29. Ja pierdzielę. No, leczenie pójdzie od Ilaoi. Leczenie nie. Dobra, znów równowaga poleci. Chociaż... Jeżeli ją weźmiemy do tyłu... No i tak, niestety. Znów będzie na tym samym stanowisku. Dobra, 165, tylko musi być akcja szybka. Czekałem na to. Ilaoi, no niestety ty nadal chyba będziesz musiała leczyć. Ty musisz leczyć, bo nie mamy w ogóle dobrego healera, czy dobrego tanka. Musimy ulepszyć Brauma. 73 punkty, 84. 4 na szybkim, 60 na szybkim. Ona wyląduje tam gdzieś daleko, daleko, daleko. Dobra, leczymy Brauna. On jeszcze ma jedną turę. Tam to chyba, tak? Tak. Każdy to Braun. Następnym razem Braun pomoże ci. Dobra, bombki już nie ma. Szybko, niczym zemsta. No ja mam z tobą ochronę. Nie jest dobrze. Ty co?
teraz będzie tak. Braum i Laoi. Ja bym w tej chwili walnął w nią. 33 i teraz już bym na pewno... No ona nie padnie. Fuck, miała obronkę przecież. O cholera. Natychmiastowe. Ona wali tylko za 36 plus... Macki walą po 4, to nie. Dobra, liczymy na to, że krytyk wpadnie. To i tak niestety jej to nie wyjdzie. Dobra, musimy atakować, no nie ma innej opcji. Za wolno! A macki? Czemu nie tłuką? Mnął się nie martw! One już tłukły. Ratuj poro! Mnął się nie martw, ratuj poro. Nie chcę marnować zbytnio tego ataku, bo to jest 55 DPS-a. Braun ją zabije. Ale ja na pewno jeszcze Ilaoi zacznę leczyć. Moja tarcza nieco mi ciąży. Dobra. Uczymy nią. Nawet się nie zgrzałem. I tak, ale ja na pewno poleci leczenie. O, to w sumie będzie nawet szybciej. Dobra, zrobimy to w ten sposób. I Yasuo, dokończysz to, czy nie dokończysz tego? 93 punkty na szybkim. No nie zdążysz tego zrobić. A ile ty masz podstawowego ataku? 55. Ale jest szansa, że poleci krytyk. Jest szansa, że poleci krytyk. No niestety. 9 punktów. Braum! Nieco się chwieje. No, nie wiem co zrobić. No dobra, wykończymy już. Kolejna przeszkoda. Trochę lipa się zaczyna robić. Bo wiecie, jakby nie patrzeć spoko na tą walkę, to było easy. Znaczy w sumie nie było easy, ale... No jeszcze mamy co to życie i tak dalej, tylko co będzie potem? To jest problem. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o ocenie filmu, o komentarzach, no jak możecie udostępnieniach. Jeszcze raz, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej, hej.